Hej, studio, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Helena, a to jest Zagrajmy w XCOM Enemy Within. Wracamy sobie do naszej gierki. Jeszcze tutaj jeszcze poprawię. To zrobię przed nagrywaniem, ale oczywiście tego nie zrobiłam. Tak czy inaczej, musimy tutaj tak teraz czekać w tym momencie, więc czekamy. Mamy badanie zakończone. Można zbudować komora golopa. Co to kurde jest? Zdobyliśmy sporo wiedzy na temat nadajnika hiperfalowego i jego zdolności wysyłania sygnałów międzywymiarowych. Uważamy, że to nowo zdobyte urządzenie potwierdza nasze przypuszczenia dotyczące tej technologii, a nawet je przekracza. Połączenie psioniczne, jakie teraz nazywamy, zdaje się zapewniać bezpośredni dostęp do sieci psionicznej wykorzystywanej przez obcych do utrzymywania łączności. Choć stąpamy po gruncie wysoce teoretycznej nauki, uważamy, iż obcy funkcjonują posługując się zbiorową świadomością, czyli formą organizacji społecznej zbliżoną do umysłu roju występującego wśród różnych ziemskich owadów. Dopiero po pierwszym spotkaniu z gatunkami obcych zwanych eterycznymi zrozumieliśmy zakres zdolności psionicznych, które wcześniej na nas oddziaływały. Dopiero zaczynamy nasze prace nad rozwinięciem zdolności psionicznych u ludzi, ale wydaje nam się, iż uruchomienie tego urządzenia umożliwi wejście w świadomość obcych, podłączenie się do ich umysłu roju. Jednak aby zapewnić bezpieczeństwo sztabu XCOM, musimy zbudować komorę, która zminimalizuje potencjalne zagrożenie dla reszty placówki podczas uruchomienia urządzenia. Tak się składa, że dwa z naszych najbłyskotliwszych młodych umysłów już opracowały instalację przeznaczoną do tego zadania. Jeśli uda nam się znaleźć żołnierza z potencjałem psionicznym i rozwinąć jego zdolności, za jakiś czas zdołamy uruchomić to urządzenie i znaleźć źródło inwazji. Świetnie. Gdy zbudujemy tę instalację, żołnierz posiadający zdolności psioniczne będzie mógł połączyć się z siecią elektrycznych. Użyj opcji buduj instalację w oddziale technicznym, aby postawić ten obiekt. Świetnie. Zróbmy to działko plazmowe do końca. Musimy rozpocząć pracę nad schronieniem dla tego urządzenia tak szybko jak się da. Biorąc pod uwagę, ile przeszliśmy, by je zdobyć, musimy podjąć wszelkie starania w celu zapewnienia bezpiecznego miejsca jego przechowania. Podcelał dla obcy. Laboratorium. Obiekt ten będzie centrum naszego programu modyfikacji genetycznych. Żołnierze zdobędą w nim całkowicie nowe możliwości i staną się efektywniejsi w walce niż kiedykolwiek. W miarę jak będziemy coraz lepiej rozumieć genetykę obcych, zdecydowanie zwiększy się ilość dostępnych modyfikacji. Natychmiast wyślę wybranego ochotnika do sali przedoperacyjnej. Poinformuję cię bezpośrednio po zakończeniu modyfikacji genetycznej. I musi mieć umiejętności psioniczne, czyli właśnie to... Nie, to nie było to. Źle to zrobiłem. Ale dobra, zostawimy ją tam, ponieważ... to tutaj będziemy mogli robić. Ale dobra. No nic, musimy czekać, tak? W tym momencie. Więc temu do walki. Pewnie nowe badania. Działko plazmowe. To chyba zrobimy to działko plazmowe. Pancerz psioniczny. Chcę zrobić. A tutaj tak jest na tej. Ten okaz znajduje się najwyraźniej na szczycie hierarchii obcych. Nie bez powodu. Jak zapewne widzieliście, jego budowa fizyczna sprawia, że nie nadaje się do walki. Ci eteryczni korzystają jednak z gigantycznych pokładów energii psionicznej, co wyjaśnia, dlaczego inne gatunki słuchają ich poleceń. Posuwają najpotężniejsze umysły ze wszystkich. Można produkować osłona umysłu. Najzwyczajniej w świecie obcych władzę ma ten, który ma najpotężniejszy umysł, tak? Mhm.
Już zwykłe mutony sprawiają nam spore kłopoty. A teraz okazuje się, że na późniejsze etapy inwazji obcy zachowali grupę swego rodzaju jednostek elitarnych. W sumie to dobra strategia. Masz coś jeszcze do powiedzenia na ten temat? Nie. Czyli... są kredy badawcze, a my rozmowy. Ja się cieszę. Ta ciężko opancerzona jednostka jest w pełni mechaniczna, choć nie możemy wykluczyć, że wewnątrz niej znajduje się żywy organizm. Fajnie, że w takim gumowym, beznadziejnym tym on ten bada sobie normalnie każdego kolejnego ufoka. Bo Jezu, ja już nie mam pieniędzy. Kiedy one poszły? Kiedy się skończyły? Wykryto kontakt. Co do akcji, świetnie. O Jezu. Szuka załogi. Kurde, od cholery ich jest. 18. A są te. A spróbujemy. Wiecie co? Spróbujemy. Kurde, jak ja nie lubię tych misji. Ale spróbujmy. Podejmijmy walkę. Nie podoba mi się to, nie chcę tego robić za cholerę. I ląduję. Spocznie. Przygotujcie się do misji. Naszą SD będzie kontynentalna część Stanów Zjednoczonych. Namierzyliśmy statek obcych, który wylądował... Mam plan, aby poruszać się w zwartej grupie i rozwalić chryzantoidy w momencie, w którym je zobaczymy. Problem polega na tym, że chryzantoidy uciekają od nas, więc... Tu wielkie niebo. Jesteśmy w pobliżu nieprzyjacielskiej SL. Uderzeniowy 1 czeka na rozkaz do działania. Słyszę was, wielkie niebo. Spodziewajcie się silnego oporu. To było lądowanie, a nie katastrofa. Czyli mapa jest mała. On it. Moving out. Troszkę osłonięty. Tak jest, dowódco. In bewegung. Okej. Zrozumiano. No dobra, możemy się tutaj postawić. Myślałam, że to jest ten. To jest po prostu statek, a ja myślałam, że to jest ten. Wspieranie ludzi, tak? Moving. Gdzie tu zostań na razie? Nie ma żadnej osoby, nie widzę. Podoba mi się to. A dobrze, i tak musimy wejść na statek, i tak. W takim razie, proszę bardzo. Heading out. That's affirmative. Nie chcę ich tak wyciągać do przodu, ale... W drodze. Gdy w tym momencie, to wiecie. Jak nie ma osłony, to trzeba kombinować, tak? Wyczuwasz tam meld. Rozumiem. Gdzie? Tutaj. Żadnego ważenia do góry. Nie mam siat. Kurwa, dlaczego żeś to otworzył, kretynie? Właśnie, zachowaj mi na skrzydło!
Właśnie nie kazałam tego otwierać i kazałam tam stanąć. Tego i tak nie zabiję. Teraz zastanawiam. A się i tak stąd nie ruszy. 55. Użyj granatu bojnego. Osunę was kupić trochę. Jesteś kretynem. Zróbcie, że... Rozkaz. Żeby tego nie było tak bardzo widać, nie? Spróbujesz. Cholera! Niechaj tak będzie. Kurde, nie chcę wystrzelać wszystkiego, tak? Problem polega na tym, że prawdopodobnie będę musieć. Cofaj się. Zabijesz go. Zrób. Overwatch. Już się wysprintujesz. Affirmative. Tak, podejdź. Co już wspiera? Nie dość, że jest ich od chuja, to jeszcze jest ich więcej. Kosmity atakuje. Cofaj się. Błyskawiczny refleks, więc się minie. Kompletnie nie jest ranny. Ty nam. Okej. Też się wycofaj. Okej, czyli już może trafić. Pudło, pięknie. Zobacz mi się stąd. Nie wiem, sobie, po co go tu posłałam, ale... A niech będzie. Moving out. W takim razie... Już tam idę. Overwatcha. Wszyscy. Cię przestawię. Tak jest, dowódco. Tutaj. Pięknie. Super. Teraz, żeby go też tylko jeden dostał. Aś, kurwa, cała reszta praktycznie. No dobra, musiałem jeden tak. Dobra. Jezu, nie zrobiłeś nic, ale... Przynajmniej rozwaliliśmy osłonę. Aha, świetnie, on stoi na samym środku. To bym flankował. Będzie ładnie, kurde. Cię lubię takie informacje. X-rays come from the side. Strzelaj. Chciałbym telegraficznie go nałóż. 110 punktów obrażeń. A strzelaj. To nie jest najlepsze trafienie krytyczne, jakie mogłabym pomyśleć, ale... Błyskawiczny refleks, bardzo ładny. Udło. Mamy już rozwalonych ilu? Dwóch. Nie. Raz, dwa, trzech. Mamy już rozwalonych trzech.
A ten podwójny strzał? 55. A spróbujmy, widzicie? Dobra, trafił raz, tu. Niestety, ale... ale trafił raz, tak? 53. 80. Strzelaj. To za 3, kurde. Tak mało zadaje cię wszyscy. To jest... 3. Jakbyśmy do niego po prostu z pistoletu pluli, tak? Okej, kogo strzelasz? Kogo? A co zaskakujące? A spróbujmy, a już widelec. I tak tutaj zostaniemy. Tak tutaj zostaniemy, żeby się wycie. Poprzeładowywać się i tak dalej, i tak dalej. Poprzeładowywać, poleczyć. Ty Overwatch. Ty Overwatch. Ty się musisz przeładować. Broń się przeładuj. Jakby to nic nie robi. Dobra. Ty musisz przeładować. Przeładuj. Affirmative. Podejdź na niego. Go wylecz. Come on, you'll be back in the fight ASAP. Zlagowało mu się to, ale... I don't think we're alone out here. Zlagowało mu się. Tam tu. Overwatch. Mogę sypać dalej. Przeładuj. What was that sound? To jeszcze musi przeładować. Ty musisz przeładować. Ja cię przedstawimy. Heading to that location. Najpierw, jest na pewno. Przeładuj teraz. Czy od tej strony jest wejście? Od tej strony jest wejście. To jest nawet więcej skał. Więc. Ruszam. Już idę. I skupienie się wokół tej jednej skały nie jest może najlepszym pomysłem. I'm all over it. Jesteś tutaj osłonięty i to bardzo. Jeszcze ma ruch? Nie. Podoba mi się ten nowy skaner. To znaczy poprzedni odcinek jest tak nazwany. Ten skaner to satelita. Cała. Niestety utracimy oba meldy. Ta... Bardzo mi się to podoba. Bardzo ryzykownie byśmy tutaj podeszli. Najpierw na spokojnie. Ponieważ pokazuje nam wszystkie informacje, tak? Pokazuje nam ilość wrogów, pokazuje nam jacy wrogowie, tak? No bardzo fajny skaner. Zaraz tam będę. Tu. Okay. Chodź tu. Copy that. Heading out. Więc wiemy, czego się spodziewać w tym momencie, tak? Dobra, ilu zabiliśmy? Zabiliśmy tych dwóch i tego trzeciego i zabiliśmy tego gościa. Czyli mamy czterech zabitych w tym momencie, czyli mamy jeszcze 12. Dobrze. Good to go. Leć tu. I'm on it, commander. Leć tu. Ty, żebyś działał na jedno, to nie musisz być cały czas z przodu. Affirmative. Tu? Fajnie na jeziorku się robi, tak? Znaczy nie robi, tylko wygląda.
rozkaz. Stąd tu. X-ray on the move. They're flanking us. Podoba mi się, że stoisz tak jak stoisz, ale dobra. Jeden z was go nie widzi, co? Tak jest. A ciebie możemy tutaj cofnąć, no. Zastrzę. Wolę cię zastrzę. Kurwa, spróbuję. Cel nie został trafiony. No, cofnij. Zaraz tam będę. I tak nie mamy tutaj. No. O, pięknie. 36% tylko. Super. Good to go. Zostajemy tutaj. Okej. Ty już tutaj nie masz większego wyboru, musisz się stąd ruszyć. Mogę siać! Przeładujmy ciebie. Heading to that location. Stawię cię tu. W tym momencie mamy 5 zabitych, okej. Tak. Gdyby można na górę posłać, ale ten snajpera posłała do góry. Ty na razie... tak, zostań tutaj. No, snajperze, podejdź tutaj. Wiem, że będziesz na odsłonięty. Zostawimy ci nawarcie w takim razie, ale... Plecak wystartował. Ląduje. Overwatch. Wyruszam. Stań tu. Otwórz to. Coś tam jest. Dobrze, dobrze. Na spokojnie. I'm on it, commander. Stań tu. Chyba jeszcze po to, żeby osłaniać. Pobiegnij tutaj. Będziesz kompletnie odsłonięty, ale... co za coś? Jestem tu. Nasz drugi snajper. Houston, we have liftoff. Łapasz sobie. Super. Okay. Teraz tak. Pamiętam to. Czy... pamiętam w jaki sposób... inaczej. Grałam w... to samo... ten sam statek na moim laptopie. I... nie przepadam za tym. Chcę postawić tutaj, ale nie wiem... nie wiem jak to się skończy. Mi się bardzo podoba. Tutaj będziemy mieć wgląd na tą część statku. A to się zazwyczaj kończy tym... okej. To nie byśmy kogoś odsłonili, tak? Więc na razie poślijmy tutaj snajperów moich.
Ustawimy jednego tu, drugiego tu. Potem nie będziemy przestawiać. Powinno to robić tak, bo to jest szybciej. Postawić tu. Okej, pięknie. Pięknie. Dobrze. No, stoicie na warcie. Wiem, że tam są, bro. On my way. Podejdź tu, widzisz coś? Nie? A ty z drugiej strony? Pędzę! Sprint. Ja mam mało, że ja cię tutaj bez strony postawiłem. No. Widzę nieprzyjaciół. Okej. Was trzeba tutaj. I'm on the move. Odsunąć. To na pewno. Nie będę cię stawiać za tym. Nie ma kurwa opcji. Okej. Wracaj tutaj. Przesuniemy cię od tej strony po prostu. Welcome. Wstępnie. 81 chyba skrzydła. Taken care of. Zabijmy Divisions Overwatch. Ty też Overwatch. Wątpię, żeś cokolwiek zobaczył, ale może on już widać. Zbliżamy się tego małego ufoka. Pięknie. Okej, okay, trafiłeś. Zawsze dodatkowe punkty obrażeń. Cofa się jeszcze bardziej. No i zabitych 6 w tym momencie. Zostało jeszcze 10. Cel nadal stoi. Chujowo strzelasz. Będziesz strzelał do tego? A, trafisz go. Chamie, parszywy. Dobra, tutaj przyjdzie UFO. Kurde. No, celność. 57, 80. Sprawdźmy. Najpierw. W drodze. No chcę, żeby ona zbyła awans po prostu kolejny. Strzelaj. Pięknie. Overwatch. Się przestawię tutaj. I Overwatch. I tak samo Overwatch. Straciłam rokłę. Nie wiem, ile już zabiliśmy. Czekaj, tamten był 10, 11, 12. Nie, jaki 10? 6, 7, 8. 8 chyba. Jesteśmy w połowie drogi. Jeja. Okej. Przeładuj. Overwatch. I'm ready. Przeładuj. Overwatch. Overwatch. Mogę sypać dalej! I think I heard something. Enemy spotted. Muton i super muton. Fajnie, że strzelasz w tego super mutona. Berserk. Proszę. Jest super muton. Dzięki. Dobra. Kurde, zeszłabym na dół, żeby tam tego rozwalić. Ale nie. Overwatch. Przeładuj.
Overwatch. 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 Zanim ich poprzestawiamy, to chcę się tutaj troszkę upewnić. Jesteśmy nawet nie tyle bezpieczni, ile mamy pewność, że możemy iść dalej, tak? Okej, policzmy. Zabiliśmy tam tych trzech, tych dwóch, jednego tego, dwóch tych, dziesięciu. Rock and roll. Overwatch, Overwatch. Stań tu. Rock and roll. Ładuj. Rozwalmy parę ładuj. Overwatch. Okej, wszyscy będą mieli w tym momencie, przynajmniej powinni w tym momencie mieć pełne magazynki. Dobra, wszyscy mają pełne magazynki. Więc lataj. Leć mi. Wszystko to robi tutaj. Wyląduj. Throttling down. I warta. Samo ty mi się z drogi. Lecak odpalony. Leć. Tutaj wyląduj. Schodzę. I warta. Tak jest, dowódco. Biegnij tu. Headed there now. Postawię cię na razie tutaj. Ciebie tutaj, taka troszkę bardzo chujowa pozycja, ale lepsza niż żadna. Za nią. Stan za nią. Weź się w garść, mięczaku. Aj, weź, że... Miło, tak? Miła bądź dla niego. Boję się, że tak i że będziemy musieli tutaj zejść. Roger, tracking. Więc zróbmy to. Tutaj od góry tak średnio widać to wszystko, co jest tutaj, więc... Overwatch. My się starali ruszyć tą stroną, więc... Idę. W sumie też tutaj go biegnij. Mniej więcej równo ustawimy. Nie, nie, nie. Overwatch. Overwatch. Ty, a jest tam ten biegnik. No, właśnie. Zapraszam tutaj do nas. Kurde, ten ucieka. A mi się ten podoba. Nie lubię, jak on ucieka. Spróbuj go. Ciosem krytycznym. Ciosem krytycznym, pięknie. Siebie. Zostawmy tutaj. Spełniczny refleks. Liga unter Beschuss! Tak na to chodziło, żebyś spodłował kolegę. Super. Mogliśmy zrobić run and gun. To nie byłby nawet zły pomysł w tym momencie. Robi się. Ale dobrze. Okej, kolejne dwóch, czyli 12. Już się za to biorę. Weź tutaj go osłaniaj. Jakich kolejnych dwóch? Jednego zjedliśmy. 11. No, przeliczyć. Najpierw ściągnijmy ciebie. Okay. Może uda nam się to zdjąć. No właśnie.
gdzie mogli naszego, tamtego naszego zostawić na spokojnie. Niech będzie tu. Troszkę bliżej. Warta. Siebie. Nie wiem, czy będziesz widzieć tego mojego chłopaka, właśnie wątpię. Ale. Tak jest, dowódco. Ty się przestaw tu. Tak jest. Ty lecisz tu. Dobra. Ja tutaj nikogo ani niczego. Moving. Ty lecisz tutaj. Jeżeli go postawimy tutaj, nie mamy wyboru. Gdzieś po środku. Ty możesz zrobić Overwatcha. Ty będziesz osłaniany. I się przeładujesz. In Bewegung. Wodna jestem, wiecie? Zeit zu gehen. Overwatch. Overwatch. Ślubimy już chwilę z Overwatch. Może ci się uda dorwać do tego małego ufoka. W tym momencie jest 12. Okay, what was that sound? Good to go. Incoming fire. Chuj mały schował. Proszę bardzo. Bye bye. Moving to position. Czyli trzech nam tylko zostało w tym momencie. Dobrze myślę? Wydaje mi się, że dobrze. Idę. Okej. Troszkę cię wysprintujemy, kolego. W takim razie postawimy się w bezpieczniejszej pozycji. Wtedy też damy sprinta. Kryzyn to jedyny nam zostały. Jeżeli dobrze. Kojarzę. Overwatch. Też Roger, doctor. Jest na spincie. We're green to go. Przeładuj. Overwatch. Tak jest. Podoba mi się to, że ich nie słyszę. Aj, aj. Leć tu. Ready to engage. Cała reszta Overwatch. Tam, dobra. Shut up, listen. Już idę. Prawdopodobnie chryzanoidy 2 i ten śmieszny UFO. Heading there now. Będziemy osłonięci jak diable. Ale. Ich mach mich auf. Będziemy przynajmniej bliżej celu. Solid copy. Tak jest, dowódco. Jestem tu. A ty skoro i tak musisz sprintować z... 10-4. Jak kurwa najdalej. Dobra, cała reszta. Cała reszta Overwatch. No tak się zorientowałam, że on ma pewnie najgorszy ze wszystkich. Mój najgorszy obecny. What's making that noise?
najgorszy obecny pancerz. Moving to position. Zostawmy was tutaj. Ruszam. Nie wiem, czy tu są, czy tu nie ma przeciwników. W sensie, czy są na zewnątrz, czy są w środku. Więc... starajmy się to jakoś możliwe zagrać. I tak będziesz sprintował, więc... Roger, Dodger. Bum. Znowu będziesz sprintował. W drodze. Mhm. Jezu. Wszystko? Został jeszcze jeden przeciwnik. Kurde, pojawili się i zniknęli. Tak to ja rozumiem. Solid copy. Nawet mi się kurwa nie waż tego otwierać, tak? Pędzę! Niestety sprint. A bo oni snajperów przy tym. Molly. Już się za to biorę. Chciałbym się postawić tam. Ale też możesz się po prostu wgląd na tą część. To jest tutaj. Wilco. I ty tutaj. Dobra, na razie wszyscy, którzy mogą na Overwatcha, przeładujemy się. Wykorzystamy dwie rundy na przeładowanie się, więc. A dobra, jak są. Jak chryzanoidy są powalone, to. Możemy się bawić. Przeładujemy. Overwatch. Ty. Overwatch. Ty przeładujemy. Ty Overwatch. W drodze. Ciebie postawię tutaj. I Overwatch. Tam jest ten nasz. Słyszeliście to? Overwatch. Overwatch. Back online. Overwatch. Kurwa, dałem mu Overwatch. Mogę sypać dalej! W takim razie smartujemy jeszcze jedną rundę. Ustawimy w takim razie też Molly w innym miejscu. Mhm. Nie jesteś Molly. Warta. Świeże pestki w magazynku. Poładuj. Zaraz tam będę. Molly ustawimy tutaj. Mhm. Teraz jest w środku. Cicho tam. Słyszycie coś? Dobrze. Aye, aye, commander. Enemies in sight. Okay. Jednak było. Jeszcze. They got me flanked. Możemy strzelać, bo możemy się z nimi bawić. Podoba mi się to, jak tutaj stoimy. Pięknie. Pięknie. Tak jest. Stajmy tutaj. 30% to nie jest dużo. Chuj, złamany. To chyba działa tak samo jak Overwatch, tak? Jeden, właśnie, tylko jeden raz możesz to użyć. Więc... wierzę solennie. On my way.
On my way. Stawię cię tu. Wierzą solennie. Pytanie za 1000 punktów, na jakiej zasadzie działa ten eteryczny atak. Stawmy się na razie tutaj. Wiele nie zrobisz, tak? Tylko jednego overwatcha, ale... Można spróbować omamić. I powodzenie, świetnie. Spróbujmy się ruszyć naszym snajperem. To jest. Będziesz kompletnie odsunięty, ale... Kurde. Chyba nie zostaje nam nic innego, jak tylko jak masz się do niego strzelać, nie? Mi się wydaje. O. Po prostu mieć nadzieję, że nie trafi, tak? Moving. He's down. Powiedzmy, że to ostatni. Kolejny sukces. Dobrze się spisaliście, dowódco. Świetnie. Mam snajpera z tym. Mam jego celownik. 18 ich było. Myślałam, że 16. Musiałam źle zobaczyć. O, świetnie. Kapral. Noż mi trzy apteczki. Ranny przez 5 dni ci nie będzie? No dobrze. Zrobi septoida, dowódcy Newtona. 146 elerium, 271 stopni metali, Jezu. 39 kawałków broni, 20 meldów. O, nic nie zniszczono, no proszę. Jak niewiarygodnie. Macie tutaj coś? A nie, tylko działkuję na ten pancerz psioniczny. Aplikacja genetyczna zaraz zostanie zakończona. Ale dobra, będziemy się bawić tym w następnym odcinku. Natomiast w tym odcinku dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i polecicie sobie dalej w kolejnych odcinkach. Nie ma to jak powtórzyć 3 razy w jednym zdaniu odcinek. Dobra, ale to było na tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie i do usłyszenia w ogóle. Na razie.